Sorencjusz, jak mawia młodzież 50-letnia, dzisiaj nie będzie felietonu. No, nie przyszedł, pokłóciłem się z nim. Mówię wczoraj wieczorem do felietona, mówię, dobra, poświętowaliśmy, czas się napisać, kochany. A on do mnie ten felieton, co? O czym ty mówisz? Jutro wolne! A mówię, jakie wolne felieton, my normalnie do roboty. A on mi mówi, że nie. Że jemu prezydent podpisał wolne, ale mi nie podpisał, mówię felietonowi. No to twój problem, mówi felieton. A nie ma mój problem, to nasz felieton problem, a on nic. Nie będzie robiło, mówi. Byłem na marszu felietonów i jestem zmęczony. Mówię, zmęczony? Ja się patrzę, a felieton się spił z okazji rocznicy. Ale ja dalej twardo do niego, kawa z cytryną i do roboty. On mi... Rozumiecie? Wyskakuje, w sensie pokazuje L4, że na chorobowym jest. Na co ty chorujesz, felieton, go się pytam ja. Ptasia grypa? Psia grypa? Świńska zaraza? Nadwiślańska odra? Łokieć praczki? Paznokieć gitarzysty? Na co? Na co? On mówi, że ma zapalenie homonimów, przewlekły nieżyt porównań i natarczywe łopotanie metafor w lewej komorze oraz ma wysypkę literówek. I z powodu, że jest chory, nie będzie pisania. Poza tym, mówi, niemal połowa z 3/4 kraju ma wolne i on, felieton, do tej grupy osobiście należy. Osobiście należy. Dlatego, słuchajcie, przepraszam was, Sorencjusz, ale dzisiaj felietonu nie będzie. Oczywiście nie z mojej winy, z winy felietonu.